Halo, 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 halo. Witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym, bo już chyba trzecim odcinku League of Legends, jakże wspaniałej gry dla dzieci i dorosłych. Tak, 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 oczywiście, że to powiem. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj wreszcie dostałem się na topa, tak, i mam oczywiście do dyspozycji nikogo innego jak skamieniałego ludzika, czy tam czempiona zwanego Malphite'em. Przeciwko sobie mamy bardzo dziwny team. Wiem kto gdzie idzie. Takie YOLO, kompletne YOLO. Lux, Caitlyn, Ezreal. Nie wiem kogo na topie. Mam nadzieję, że nie. Zamieniałem kogo. To jest gorszy, czy S, czy Lux. Nie chciałbym ani tej postaci. Caitlyn będzie na topie, bo ma teleport. Myślę, że tak. I Leona na bocie, czyli tak, muszę wysadziewać. No po pierwsze, a po drugie oczywiście będziemy działać, niszczyć Caitlyn, czyli będzie bardzo, bardzo, bardzo źle. Na taki zasięg, że o farmie, teraz sobie mogę takie pomarzyć. Ja wam to mówię. Dobra, mamy Vi. Vi jest bardzo fajną postacią. Bardzo potężną. W ogóle jest to mój, nie wiem, piąty, szósty rank, więc trzeba mnie skłamać. I nie widziałem tu jeszcze ani jednego nowego czempiona. Z tych, których oczywiście ja uważam za nowe. Czyli jakieś lo, coś tam, takie dziwne nazwy są, nawet nie pamiętam. Wiem, że są co najmniej trzy czempiony. Trzy czempiony znalazłem na liście czempionów, których ja nie znam. Może gdzieś się jeszcze jakiś ukrył. Kto to wie, kto to wie. Lux nam idzie, czyli na topie nikt to inny jak nasza strzelczyni. Vi, hi. Ma. Idziemy. Nie wiem co maksować, może być problem z tym co maksować, bo... Właśnie, bo jest Caitlyn. Co to jest? Cool. Cool. Zabicie minionka daje więcej golda. Super. A nie zabijaj minionków. Nie pokój mnie. Nie dotykaj mnie. Nie strzelaj we mnie. Masz już 5 minionków. Ja mam jeszcze dopiero 2. Nie dotykaj najlepiej. Lepiej to sobie idź stąd. Przestań o mnie strzelać. To ci pozwolił. No nie mi minionka przez ciebie nie zabiłem, bo oczywiście się przestraszył i umarł. Czy się będę teraz wydawał moją manę na dobijanie minionków. I oczywiście będą się z 10 podków kupić. Nie, 10 się nie da, ale 5 się da, więc 5 kupię. Będę tu siedział. Aż zapuszczę korzenie. He. He he. Gin? No nie zginiesz, no ale... No czemu on tu nie chce ginąć? Halo? Umierajcie. Znowu... Jezus, czemu te minionki nie chcą umierać z powodu mojego... Czemu ja mam taki mały damage? Boże, toż to się aż farmić nie da. Ona oczywiście już ma 12, a to jeszcze nie jest to źle. No oczywiście, kolejny minionek mi umarł. Ja... No nie może tak być, no ej, no i on mnie obija. Co szczęście nieskutecznie, no ale obija. Stara się. Pomoże, bo ma taki zasięg. To jej zabroni. Tak, oczywiście. I co ja zrobię? Czyli że coś ci zrobię? Bez sensu. Nie wiem co ty ogarniesz. Kobieto, patrz, że nie mamy. Nie ogarniam, po co ty tu przylazłeś? No idziesz stąd. No i co to da, że ty ją zabijesz, jak ja i tak nic nie mogę z nią zrobić. Boże, kobieta, nie mam many, nawet nie mogę... nawet nie mogę podetrzeć, bo nie mam many. Nic nie mogę zrobić. No nie mam many. Hmm.
Bez sensu, bez sensu. Stycia flesza, ignita. Mogła zabić, oczywiście nie zabiła. Tak, super, po prostu super. Wcześniej moje minionki też sobie robią co chcą. To jest tylko na 100 minionków. To się opłaca? Zobaczę co dodaje dokładnie, bo to jest takie ciekawe. Czy to jest inwestycja długoterminowa? Czy mi się wydaje? Co to daje? Może więcej niż jednego golda? A zabicie 100 daje dodatkowo 350 golda, więc to jest inwestycja długoterminowa. To bardzo długoterminowa. Dobra, teraz tak, kupię sobie tylko 4 potki, bo 4 mi tylko stać i wracamy na jakże przecudnie ciekawą linię, czyli jak tu zostać spałkowanym przez Caitlyn. Odcinek, odcinek trzeci, część pierwsza. Bardzo źle, bardzo niedobrze, bardzo mi smutno. Ona po prostu ciśnie jak może. O! A teraz mnie nie pocisnęła. Ładnie pasywnie zbiłeś. No i oczywiście, no goddamit, te minionki na nie są umierać. Dobra. Spokuję cię troszkę, tak jak ty mnie. Trzymałem 4 potki jeszcze. Masz 3, więc w sumie nie wie gorzej. Przypatrzeć kiedy użyjesz pinka. Zejdziesz mi z oczu, kobieto. Przestań. To mnie boli. Możesz być tak bezczelna i ranić moje uczucia. Dobra. O! Zrobiłem minionka. 29 ma ona, 29 mam ja. Dobrze. Nie jest aż taką dobrą farmerką. Jaką by się chciała być. Ale pewnie już tutaj sobie stoi i Warwiczek i czeka, żeby mnie zabić. Nie, nie czeka? Pewnie czeka gdzieś indziej. Ses. Ses bardzo. Bardzo ses. Nie wiem gdzie jest. Kompletnie nie mam pojęcia gdzie ona polazła. Dobra, teraz nie mogę stać tak. Dużego minionka. Bo to byłoby hańba. O, dobra. Ale tu użyłem skilla. Dobrze. Kolejny minion ginie. I hop, kolejny ginie. Bierzemy kolejne kół, żeby połkować. Pyk, kolejny ginie. W dalszym ciągu SS. Pięknie, kolejny ginie. I jeb z pięści. Bła, bum. Bum. I hopsa, ginie. Hop. Hop. Nie dobrze. Bardzo dobrze. Makate nie dobrze idzie pi. I buła. W dalszym ciągu SS. Nie wiem gdzie jest Caitlyn. Może awczy, może po prostu dostała disconnecta. A może zaraz po prostu zgankuje bota i zabije Thresha. Też się nie zdziwię. Oj. Trochę too late. Jest tu Urwiczek mały. Dobrze. Dobrze. Ani zabiła, dobiła double killa. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Problem jest tym, że nie wiem gdzie jest Caitlyn. I still don't know where is Caitlyn. Caitlyn, gdzie jesteś? Halo? Caitlyn?
Caitlyn, Caitlyn! Pyk. Pyk. Hopsa. Pięknie. 66 milionków. Jestem bardzo do przodu. Spróbuję spróbować Tureta. Kiedy nieprawdopodobnie... A, czy chwilowo pewnie, bo dostała, na moje to dostała disconnecta, albo mama wpeszczał do pokoju, a on ma szlaban na komputer i nie pozwoli mu grać. Ja raczej nie pozwoli mu grać, a on po prostu gra. Po prostu może mama wróciła szybciej z pracy i on o tym nie wiedział. Dlatego jest tak, a nie inaczej. No tak mówię wam. Tak musi być. No to ja będę niszczył teraz Warwicka. Ops. Ops. No bym chętnie poszedł po do Blue, ale pewnie inaczej nie da mnie, bo to z jakiej paki dla top linera miał być Blue, nie? No halo, przecież to jest top. No top linerów nie o Blue, ej, no to trzeba musisz radzić sam, jesteś czołgiem. Jesteś tankiem, musisz być twardy i musisz dać sobie radę bez Blue. Ja wam tak mówię. Tak jest. Tak musi być. To zawsze było. Też zawsze dawałem Blue midlanerowi. Więc wiem jak jest, wiem jak to boli. To sobie kupię. Oczywiście, żeby sobie poradzić. I sobie kupię. Może sobie kupię jeszcze to. Gimnadium jest, będzie mniej znaczy troszkę Magic Resistu, ale przede wszystkim Merkurki dadzą mi o 30% krótszego stuna na ryj i w sumie wszystkie slow i tak dalej. Czyli tak zwane CC-ki. Dobra, mają tu Warda. Więc muszę sobie stamtąd iść. Caitlyn Avk. Caitlyn Avk. Jeżeli chcą tam się wbijać, ja chętnie co? Ja chętnie tam się... No... No tak, 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 jesteście zapięci, halo! No to się ja po ciebie wejdę, no bez przesady. No i pięknie. Co to jest? Co to się dzieje? Co to się dzieje? Halo, co to za nielegalne bitki? Za późno, za późno, za późno! Double kill! Pięknie! Brawo ty! Brawo ja! No oczywiście to sam do siebie pójdzie. Ba, to tak nie miało być. To nie tak miało być. Nie, dwa to za dużo. Tak, pinki ewentualnie jednego. Dwa. Teraz tylko dwa potionki. 78 milionków. Wow! Super. Warwick trochę ciśnie. I kto mnie zabił? W ogóle kto mnie zabił? A, jestem źle. Shit. Shit, 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 shit. Caitlyn Avk. Caitlyn Avk. Nie wiem co z nią. Czy się przestraszyła, że mnie zabiła w ciągu 5 minut? No, no bywa, no przecież nie da się zabić kogoś, kto jest od urodzenia twardy. Jak skała. Takie małe joke. No miała się tam pinkę gdzieś. Wiem o tym, bo ona tutaj pinka stawiała. Oj. Nie, nie stawiała pinka, jeszcze ma go. No to. Nieładnie. Po co ona go tego pinka kupiła, skoro go nawet nie postawiła, zanim poszła awczyć. Taka troszkę nie pomyślała sobie. To sam dylemat. Co? Kupować? Czy Magic Resisty? Czy Armora? Czy jedno i drugie? No jedno i drugie, raczej sobie nie będę pozwalał, bez przesady. Tyle to luks możemy ścisnąć zanim coś, zanim złoży jajka. Ty, tam, moje hoki były lepsze w ostatniej grze. Chociaż trafiałem. Miałem dobry początek na tej grze. Bardzo dobry początek. No ale Team of Dżungli cisną wszystkich. Tak, tak, nie przysłyszeliście się. Team of Dżungli.
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Tak, mam nawet jeszcze to nagranie. Było tragiczne. Oczywiście wygrywaliśmy. No, dlaczego by nie? Nie, przecież ostatnią grę też wygrywałem. I nagle oczywiście pech chciał, że przegraliśmy, bo oczywiście to czy chodzi solo. Albo co, ja nie mogę. On umarł solo, to ja też umrę solo, bo oczywiście po co się wykazać troszkę odrobinkę o rozumku i nie umierać. Idę. Pędzę niczym strzała. Niczym kamienna strzała z kamiennym pokerfejsem. Biegnę. Biegnę przed siebie. Niczym strzała miłości, niczym kamienne serce. Dobra, dobra, nikogo nie ma. Miała umrzeć moich rąk. Ojej, gites, majonez. Dobra, w sumie spuszuję to trochę. I jest. Jest dobrze. Pięknie, jest w sumie słodko. Ślicznie, erotycznie i tak dalej. Jebłano. Bum. Lanternę. Latarnę się pisze chyba. Bum. No nie, nie buduję armora, tym bardziej, że najprawdopodobniej umrze na samego ulta prawie. Więc nie, nie buduję armora. W sensie Magic Resista. Boże, czemu ja mówię armora? Mówię armora, myśląc Magic Resist. SS nam idzie. To było złe. Okrutna, zła i podła. Zabiła was blondynka. Nie, no w sumie można ich nazwać tam, bo to S was zabił, ale... Dobra, 1-1-3. Dobrze, jest. Oczywiście bierzemy sobie to. Będzie więcej damage'u. Przynajmniej w o moich okolicach. No, szybciej regenerują tą manę. Jak będzie puszować bardziej, to bym poszedł. Tam mi się tepnął. Ja widzę tutaj. I will help. Admit. I wanna help. Admit. Mają tutaj Drake'a. Co zrobić Drake'a? O, chłódna, zła i podła. Już zrobili tego Drake'a? Tak, zrobi. A bit. Czy zabić cię teraz, czy zabić cię później? No tak. No i Gites. Majonez. Gites majonez. Pięknie. 1-1-6. Mam nadzieję, że dostanę S-rank. Dobra, nieważne. Tak czy siak chcę rangę S, gdyż nie wspomniałem do tego, że dostanę to skrzynkę. Co prawda nie mam kluczy, ale skrzynka już będzie. Klucze mogę zawsze kupić. Na bazarku letnim. Gdzieś tam. Gdzieś całkiem, gdzieś daleko. Hop. Idzie, maszeruję ku zwycięstwu. Tom, 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 tom. Tak powiem ta melodia. Idzie dobrze, idzie dobrze. 130 milionków, 129 dokładnie. Najwięcej w grze. Nieładnie. Nie podchodź do mnie, bo mnie porazi. Siapisz, bo on. Nie many. Do miasta. O, gdzie orliczku mały? No, 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 no. Tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi. Nie pod tureta, Boże, gościu. Tak mnie nie złapiesz. Tym bardziej nie zabijesz. Dobra,
Idę sobie stąd. Grzecznie, kulturalnie idę do miasta. Proszę mi nie przeszkadzać. Zaraz się do was tepam. Tylko dajcie mi zrobić małe zakupy. No po prostu tyci tyci. No Jesus, możecie nie ginąć. Chociaż raz w życiu. Mówię co dalej. No chodź. Boom. 223. Ha! Gej. Dosłownie. Brakuje mi Tarika. Dobra. No i co? Aż nie wiem co mówić, po prostu nic się nie dzieje. To jest wyrównany mecz, w ogóle wbrew pozorom jest wyrównany mecz. Dlaczego wy się wbijacie? To nie było mądre. Ale skoro wszyscy, to wszyscy. A, no i wszyscy sobie umieramy. No, wziął i se umarł. No. No jednak zabił. Co ty na mnie pułkujesz? Boże, daj mi spokój, gościu. Nope. Tak. Waj, żero życia. Żero życia masz. Dlaczego? Grow. No więc ja, jak ona wróci, to my to przegramy, bo widzę to. Widzę to w tych małych oczkach, że oni to chcą przegrać. A nie chcę przegrywać takiej łatwej gry. To jest tak zwany free game, free, nie wiem, easy game, coś takiego. Takie, o, free MMR, nie, free, free points, o, coś takiego. Na tej zasadzie. A oni wam, no co, Caitlyn wróci, będzie kaplica. No chłopacy, będziecie się wgaść, ja sobie kupię na ten przykład Tourmaila na przykład, o 100 armora, ktoś musi tankować też trochę. Pokusujcie Lux, ja resztę wezmę na plecy. Co mi się stoi na klatę. Czego nie fokusujecie? God damn it. No i wytrzymał, no wytrzymał, co miał nie wytrzymać? Boże, co to dla mnie turet? Turet? To jeszcze tylko turet, no ej. No i pięknie, widzicie? Tak to się robi. No kto zatrzymał go? No kto? No kto? No oczywiście, że ja. No bo kto inny mógłby zatrzymać rozpędzonego Eza? Rozpędzonego Gejuska. Oczywiście info w dalszym ciągu nie potwierdzone. Ale wszyscy uważają Eza za homoseksualistę. No tak to już niestety w życiu jest. Każdy orze jak może. Naprawdę powiadam wam. Mam nadzieję, że nie przerwie mi się nagrywanie. Oby się nie przerwało nagrywanie. Bo nagrywałem już też jeden odcinek i też się przerwało nagrywanie. I w ogóle jakiś troll był. Action mnie zawiódł. Wcześniej nagrywałem drugi odcinek. Przegrałem go. I oczywiście nagrywanie się nie przerwało, więc chyba to jest tak zwana zrzędliwość, nie zrzędliwość, tylko złośliwość rzeczy martwych. O właśnie. Dokładnie. Teraz tak, weźmiemy sobie to. Będę oczywiście, będzie to slowować autoataki. Nie wiem czy to ciągnik ma autoataki, ale jeżeli ma, to już ich nie będzie miał. Dokładnie. Będziemy mieli teraz Frozen Hearta, który oczywiście nawet nie wiedziałem, że to jest Frozen Heart wcześniej, ale ogarnąłem wreszcie. To jest Frozen Heart. To nie wygląda jak Frozen Heart, bo jest taka bardziej jako lodowa kulka przedstawiona niż jako lodowe serce. Nie wiem, czemu to się nazywa Frozen Heart. Bo nie mogłoby się nazywać Frozen Ball i też byłoby nawet polska nazwa. No dobra, nie zrobię tego Drake'a, no bez jaj. To był Mad Life, piękny Mad Life.
Dobra, nie mam nic za ci. Już biorę go na chatę. No spoko, luz. Maleńka. Nie przejmuj się. Oj, Trash ginie. Nie umieraj, Trash. Weźcie się garść. O nie, Warwick przeżył. No i jednak nie przeżył. Tak, ale ona przeżyła. Oj, oj, oj. Widzieliście? Moje merkurki zadziałały. Byłem krócej zestunowany niż nasz przeciw... Lucian. No ja chcę go. No. Wiem, że przez przypadek mi go dałeś, ale i tak dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Teraz tak. Widzisz, na co ci to było? Umrzesz. Pff. To dopiero było cinizna. No i co? Ezio Pezio. No dzień dobry. No dzień dobry. Też mam flesza. Oj, 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 gdzie z łapkami? Nie wolno, nie wolno. Nieładnie, tak? Nie. Gdybym miał ulta, to bym go zabił. Ha. Gej. Dobra, teraz tak. Weźmiemy sobie na ten przykład Rosenhearta. Raczej Glacias Shroud. Czyli taka prawie lodowa kulka. Tylko taka mniejsza lodowa kulka. Idziemy jeszcze spuszczać topa. Top. Hop, hop. Dalej mam najwięcej minionków? Tak, mam najwięcej minionków. 300 armora, już jest 300. Bum. Bum, bum, bum. Uciekamy. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. Nie ma to tamto, uciekać trzeba. Warwiczek mnie goni. Warwiczek. Warwiczku. Warwiczku, nie goń mnie. Nie goń mnie. Nie wolno. Zabronione. Psik. Kysz, kysz, bo ci petardę rzucę pod nogi. Psy się boją petard. Waj! Całe życie na farcie. No prawie na farcie. No i wzięli i umarli. No i po prostu se wziął, no i umarł. Dlaczego znowu idziecie walczycie beze mnie, skoro wiecie, że i tak umieracie? No trzech za jednego. Boże, walczymy czterech na pięciu. Pięciu na czterech w sumie. I mamy problemy z zwyciężeniem z czterema ludźmi. Nie wiem, czy byłoby casing, to byłoby nam łatwiej, bo po prostu byście się wtedy wzięli w garść bardziej. Czy może, nie wiem. W sumie pojęcia. A, sorry, powinienem ci dodać, ale myślę, że... S idzie na dół. Nie wiem po co. To mi da więcej damage'u? Powinna mi dać. Tak. Daj więcej damage'u. Czy więcej damage'u mam? Czy więcej życia mam, to więcej damage'u. No. Czyli jedyny prawilny skill dla mnie. Tak? No bo oczywiście... A nie, jeszcze atak ma. No i gites. No i on jest. Nie, aż tego długiego haku to ty nie masz, chłopie. Choćbyś chciał, to niestety tak to nie działa. Już mi gardło gada od tego gadania, biadolenia, więc zarządzam minutę ciszy. Dobra, nie wytrzymałem dłużej, bo no, muszę coś gadać. Tu się akurat nie da niestety nie gadać. Jest zbyt dobrze, jest zbyt dobrze. Jest po prostu wspaniale. Meczyk wspaniały. Chodźcie, ustaniemy wszyscy w jednym miejscu. Niech nas Lux pozabija. To byłoby wspaniałe. Super. I śmieszne. Bo byśmy przegrali easy gierkę w bardzo easy sposób. Hop. Teraz tak. Są w piątkę w kupie. W czwórkę, sorry, bo ich nie ma w pięciu. No i tak. No, ej. Niech się zbiorą jeszcze bardziej w kupę. Bo chcę to wykorzystać. No biją mnie i biją. Nie się zbiorą, nie? Moje ult ma mały zasięg i mały okrąg, więc dobrze. Chciałem uratować ani, ale mnie zbili.
Wanted. Chciałem ratować Ani, ale ona umarła. Przegraliśmy team fighta. Wow. Trochę było głupie, że chciałem ratować Ani. Albo mnie zabije, albo mnie nie zabije. Myślę, że może ma szansę mnie zabić. Co ty masz takiego lifesteala? No ej. W ogóle skąd ty masz tyle damage'u? What the fuck? O, i tak się zdarzyło. Nie przeżyła tego. No dobra, musimy kupić Magic Resista. Musimy kupić Banshee. Tak, Banshee będzie bardzo tym razem potrzebny. No bo nas cisnę. Kto nam zrobi najwięcej damage'u? Dobra, niech oczywiście nie jest nas pisane kto, bo oczywiście kto nas dobił, nie kto nas faktycznie zadał damage. Ale zdziwił mnie ten Warwick, że no z tyle damage'u z tego sobie tak ładnie, znaczy tak mi dobić, no nieładnie. Tu się tawam się, już idę, już dobi smoka, no trudno. Jest nas 4 na 5, nie dajemy rady. Przegraliśmy właśnie teamfight 4 na 5. Ale mogę się założyć, że jeżeli będziemy się wbijać im po inhibitor, to będą chcieli, aby zreportować nikogo innego, jak oczywiście Caitlyn, która z niewiadomych przyczyn poszła i nie wróciła. I mam nadzieję, że już nie wróci, bo i tak mamy problemy, wystarczające problemy bez niej. A jak wróci, to będą jeszcze większe problemy, aczkolwiek byłby chwilowo taki troszkę darmowy tak zwane widowanie się na niej, bo no bo po prostu by to tak było. Dobra, ja to tankuję, spoko luz. Oho. Dobra, jednak nie tankuję. Ja sobie wezmę i sobie wrócę. Powinniśmy teraz robić barona. Ale nie teleportujemy się nagle pod barona, więc idziemy sobie stąd jak najdalej. Ja biorę oczywiście nasz wspaniały kapelusz. Nasz Spectre Cole. Nazwy dziwne, nie wiem skąd to biorą. Po prostu, nie wiem, Spectre. No, czym się kojarzy z najnowszą częścią Bonda. Wydaną w 2015 chyba, Spectre się nazywał. Tak, jakoś tak. Idziemy do góry, po. Minionki. 204 mam. Czy ktoś ma więcej? 203 ma Lux. Czy ta ktoś więcej? To ma da więcej. Kto da więcej? Myślę, że nikt. Jesteście zbyt słabi. Dobrze. Git. To było piękne. Brawo dla was. Oczywiście. Trzeba zabić tego barona. Dobra, ruszyli już go. Tylko nie nasi. No i wziął i umarł. No dlaczego miałby nie? Kamienna twarz. To już myślę nowym odcinkiem filmu. Nad tytułem do odcinku, znaczy. Bo miał być ostatni odcinek, myślę, zdać 500+, który chciałem stawić, bo miałem ponad 500 armora Malfightem. No ale oczywiście gra się wzięła i się skraszowała i mnie strollowali i w ogóle, nie wiem. Wow. Było blisko. Byśmy stracili barona. I to byłoby bardzo smutne. No, bierzmy to. Jestem już głodny, kończmy to. Co to wygrać? Tylko martwię się o jedną rzecz. Czy to się na pewno nagra? Bo już mi się miałem nieprzyjemną konfrontację z programem nazwy Action i no nie chciałbym takiego wola. O, nic mi nie zrobił. Dobra, nad pasywki mnie zbił. I pięknie, kolejne 4 minionki do kolekcji.
No oczywiście Lucian mnie wyprzedził. Dobra, nie, dobra, nie, nie, ja się cofam, trzeba, sorry, sorry, idę na bota. Ja do was, już do was idę, nie martwcie się. Nie chcę strollować, nie chcę, żebyście przeze mnie przegrali, to byłoby bardzo bezsensowne. Bo to bym nie wybaczył sobie tego karygodnego błędu do końca życia, gdybyśmy przegrali przeze mnie. Po prostu przez wszystkich, tylko nie przeze mnie, nie mogę dać się od tak strollować. No i bierze i umiera. Umieraj. No i przeżyli to wszyscy. Ale bardzo dobrze obici. Bardzo mocno obici. I nie wrócili jeszcze. To jest bardziej ciekawe, dlaczego oni nie wrócili. Ani ma ulta. Nie mamy towera. Chyba więcej. I mamy oczywiście killa. No i oczywiście nawet KS-a wziąłem. KS-a, dla KS-a się załapałem. 4-2-6 statystyki. Myślę, że powinienem mieć za to rangę S. No należy mi się. Ewidentnie mi się należy. WW after. Dobra. Hop. Hihihihi. Nie, no dobra. Jestem tutaj. Nie martw się, nie opuszczę cię. Aż do śmierci. No serio, aż tak ambitny jesteś? Czemu ja? Dlaczego się rzuciłeś na mnie, gościu? Malinowy. Nie, że mam najwięcej życia, nawet nie mile. Problem jest z tym przez to, że nie widzę swojego poziomu życia. Ona daje taką czerwoną kropkę, która akurat zasłania maksymalną ilość życia. 2672, bo mam... Właśnie się zregenerowało i przez to widzę teraz, ale normalnie nie widzę. Turnmaila sobie zbuduję, może mi się uda 500 armora, co prawda już trochę za późno, bo już nie zdążę dobić, zbudować tego. Właśnie, poddaj się. No więc tak, gra była dobra, wyrównana, aczkolwiek mieli awka. Tak więc, no dobra, przejdźmy jeszcze najpierw do wyników. Dobra, tak więc jesteśmy w statystykach końcowych. Tak, dostaliśmy S- rangę, co spowodowało, że mamy kawałek klucza i dostaliśmy skrzynkę, ale tam to się ładnie wyświetliło na środku. Musiałem zamknąć, bo nie mogłem wystartować nagrywania. No, oczywiście tradycyjnie reportujemy awków. Jest to przede wszystkim co ja reportuję w przeciwnej drużynie. Zawsze reportuję awków. Podsumowanie meczu. Niemalże najwięcej minionków, niemalże, ponieważ Lucian mnie troszkę później pod koniec uprzedził, ale tylko o 28 minionków, więc to nie jest aż tak strasznie dużo. Golda miałem na trzecim miejscu, bym pod względem Golda, czyli już lepiej niż w poprzednim odcinku. Dobra, no i drodzy, kończymy na to tym otóż optymistycznym akcentem ten dzisiejszy wspaniały odcinek, zwycięski odcinek, oczywiście. Ukaże się jak zwykle ze spóźnieniem. Powód? No oczywiście mi się wysypało nagrywanie w poprzedniego odcinka. Nie wiem dlaczego. Ale tak czy siak jest zwycięstwo, więc dziękuję. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.